Bonjour le tour toujours attachez vos baguettes c'est parti. Exactement ça, kolejny odcinek le francuski Ogo Hasek. no i co? Jedziemy, jedziemy, tempa nie zwalniamy. No chociaż dzisiaj trochę zwalniamy, bo etap czwarty z Dax do Nogaro 181,8 km. No i na początku no, po tym takim stresującym, napchanym jak cabanos, napakowanym jak Kabanos emocjami starcie Tour de France, dzisiaj, dzisiaj spokojnie, dzisiaj średnia 41 na godzinę, czyli można powiedzieć spacerek jeżeli chodzi o, o płaski etap na Tour de France, takiej, takiej długości. Co, pierwsze emocje na sprincie po 90 paru kilometrach, tam taki no, taki udawanie sprincik, żeby coś się działo. Jasper Filip te typu Cavendish, także to, to był highlight pierwszych 100 czy tam 110 kilometrów. Potem zabrało się w odios dwóch zawodników z ekip francuskich, nawet potem Filip Gilbert rozmawiał przy samochodzie z menadżerami, czy dyrektorami sportowymi AG2R i oni powiedzieli no ogólnie, no pojechali w odjazd, żeby się pokazać sponsorem, żeby jakieś było widowisko, no bo nic tutaj się wielkiego nie dzieje. No i tak przez większość, przez większość czasu rzeczywiście mm, nic się nie, nie działo, e, nic tam wielkiego e, nie miało miejsca, można było to jednym oczkiem oglądać. E, no i co? E, tak naprawdę prawdziwa impreza zaczęła się na jakieś 15 km do do mety, no i widać było, że teamy zainteresowane sprintersko gdzieś tam wychodzą naprzód, starają się z przodu zająć pozycję przed takim dużym, ostym zakrętem w lewo na 7 km do mety, bo tam miał się zmienić kierunek wiatru, w sensie miało to wpływać na możliwe formowanie się wachlarzy, jakieś tam szarpanie, rozszarpanie tego peletonu, no i to było dosyć zabawne z przodu DSM, który ma samo Walesforda, miał ich tam mieli go rozprowadzać, główny sprinter, no i wszyscy skręcają w lewo, a sam Wallsford to był taki zakręt na rondzie, pojechał sobie uuu, w prawo i przez cały rondo i stracił 100 pozycji. Taki było widać, i chyba nie zniesmaczony się rozglądał i tak co? Co on chłop zrobił najgorszego? Bo nie najlepszego zdecydowanie. Potem było widać, że jedyne takie teamy, które są jakoś zorganizowane w tym całym młynie zakrętów, to Alpesin i Lotto, Destiny. No i co? Potem wąskie gadło jasna to przez taki. Taką bramę szerokości półtora samochodu. No i co? No i można powiedzieć, że etap naprawdę po tej bramie, no powiedzmy, że etap zaczął się na 7 km do mety. Po tym jak sam Wellsford sam, 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 sam się, można powiedzieć, zdyskwalifikował, czy też. Pozbawił szans na, na dobre miejsce w sprincie. No a potem selekcja, selekcja naturalna można powiedzieć, bo no, jak się kończy na, na torze kolackim, każdy kto może jeździł na torze w Poznaniu, kto jeździł czasówkę na torze w Poznaniu albo wyścigi te ze Startu Wspólnego, no to zdaje sobie sprawę, że mm, nie każdy tor y, samochodowy. To taki tor do naskaru, tylko bardziej większość torów to jest jednak techniczne, do tego, żeby te zakręty nie były tak łatwo do pokonywania na pełnej prędkości. No i tak było też tutaj, więc mieliśmy już Samuel Sport bez upadku, ale pozbawił się szans na dobre miejsce. Potem upadek Jakobsena. Jakobsena razem z jednym z zawodników, no i chyba Bachań-Gładnieri. Bach, Gładnieri, czyli zawodnik z już zaraz tutaj Muszę pomyśleć, loto Destiny, czyli, jak, czyli jakobsem przewracając się uszczuplił tutaj pociąg Kareba Iwana. Potem, potem strasznie, gdzieś tam wszyscy się, wszyscy z tych zakrętu na zakręt, gdzie się to wszystko rozpadało. Jumbo wyprowadziło na 3 km do mety Winegola, ale potem ten jakoś tak łowód nigdzie go nie było, nigdzie się nie trzymał. Potem to wszystko się roztrzepało na lewo, na prawo. Znowu upadek. Znowu kolejne upadki. E, tam gdzieś dalej, dalej kalepiłem, trzymał się. E, mm, 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 na po półtora, aha, bo to przepraszam, to półtora kilometra, 1600 metrów do mety upadł Jakobsen. Potem jeszcze na samej ostatniej prostej też kolejny upadek Weryn Scotta, chyba z Juno X, z, z Mochoriczem, z Sanchezem, Sanchez najbardziej, Luis Leon Sanchez najbardziej poszkodowany, bo prawdopodobnie złamany obojczyk dojechał, ale raczej jutro nie wystartuje. No i tutaj też poszkodowany oczywiście Mark Cavendish, no bo, no bo Sanchez to jest jego taki no powiedzmy pilot więc Cavendish, pozbawiony pilota, musiał zaryzykować i usiąść na kole Petecena, który był rozprowadzany przez Stuyvena, no i sam Cavendish mówił, że zazwyczaj Petecen skacze wcześniej, więc miał nadzieję, że, że Petecen niczym Gaviria wyskoczy za wcześnie, a potem jak już zacznie powoli gasnąć, to Cavendish po prostu wykorzysta, to skatapultuje się z jego tylnego koła i coś tam usmaczy. No ale ten atak Pettersena Nigdy nie nadszedł. Co ciekawe, no i to chyba największy taki punkt, nie wiem czy kontrowersji, ale coś, co podkreśla tą zespołowość kolarstwa jako sportu. Vandetpool był tym głównym pilotem rozprowadzającym Philipsena, No i w pewnym momencie jak zobaczył, że zamyka się tutaj cała ta pralka, zaczyna wirować, zawodnicy wychodzą przed Philipsena, przed Vanderpola. Vandetpool po prostu wjechał, bezpad do nowo ściągnął z bary Binjam Girmaya. Przy, otworzył ten korytarz dla Philipsena, potem pociągnął Philipsena za sobą, tam Caleb piłen schowany gdzieś, zablokowany między innymi, no i potem już tylko nadrabiał, nadrabiał, gdzieś łapał to koło Philipsena, ale już nie dołapał, Philipsen wygrywa drugi etap, wczoraj było troszeczkę rozmów o zmianie linii, o tym czy to Philipsen zmienił linię, czy to, czy to te barykady, czy te bandy były źle postawione, czy on ogólnie trzymał linię, bo, bo droga skręcała. No, yy, rozmowy, rozmowy, wiadomo, ja nie mam Filipsena w fantazji, także według mnie to powinien być dyskwalifikowany i wyrzucony z wyścigu, yy, ale tak po prawdzie, no to rzeczywiście no ciężko tam na, do czegoś się przyczepić, czy kogoś obwiniać. No dzisiaj za to yy, Matthew Van Der Poel, 500 franków kary yy, i zrelegowany na ostatnie miejsce w grupie, w której dojechał. Tylko moje pytanie, kogo to obchodzi. E, oczywiście jeżeli Biniam Girmaj by się przewrócił i by wysypało się pół peletonu, no to byłoby tak jak z, to żeby było zabawnie, bo to w, właśnie mija 6 lat od tego e, słynnego, słynnej przepychanki Sagana z Cavendishem, gdzie, Cavendish, gdzie Sagan, ponieważ Cavendish upadł i się tam mocno potrybował, Sagan został zdyskwalifikowany z, tamtego, z tamtej edycji Tour de France. A tutaj Biniam Gidmaj się nie przewrócił. 500 franków, czyli tak naprawdę nic. No i to, to przepchnięcie Gidmaja umożliwiło Philipsenowi zwycięstwo w etapie, więc przez to, że jest to spot drużynowy, ale nie jest drużynowy, no to dekanik. Alpes PS dostaje 500 franków kary i Mattie Van der Poel jest zelegowany na ostatnie miejsce w grupie, co nikogo nie obchodzi, a na pewno nie y, włodarzy y, Alpes Dekanik. E, Philipsen wygrywa drugieta, William Gilmary ma szczęście, e, bo, bo się nie przewrócił i się nie połamał. E, no a cyrk jedzie dalej. No i, i co? Oprócz tego, chyba wszyscy, oprócz może tego wspomnianego sama Wellsforda, który sam wykluczył się z walki o sensowne pozycje, no to mamy Philipsena, Kadaba Iwana, Fila Bauhausa Brian Kokarda, e, Marka Kawendisza, Daniego Van Popela, Aleksandra Kristoffa, Luca Mezgeca, Walta Van Arta, Peter Sena, Corbina Stronga, Luca Mocato, Peter Sagan, z 13, 14, Dylan Chronewegen, Jordi Meus e, 15, no To też ciekawe, bo Dany Van Popel powinien rozprowadzać Jordiego Meusa, no może, a może Jordi Meus myślał, że to jeszcze jedno okrążenie? Nie wiem. Ehm, także Biniam Gilmaj dopiero 19. Wanderpool, no to został zelegowany w tej grupce na 22 miejsce. Zupełnie go co nie obchodzi. Za jego plecami Trentin, Pogacza, Wingego, Golsk, Także wszyscy ci panowie trzymają się blisko siebie. Pogacza, Wingego, Golsk, Wydaje mi się, że to są ci najwięksi faworyci do, do podium, więc oni wszyscy patrzą się na siebie. Tutaj też można powiedzieć, że ciekawy. no Simon nie jest 4, 46, więc no może nie na no tak na końcu peletonu, z tymi wszystkimi upadkami no widać, że on bardziej troszeczkę ryzykuje gdzieś tam szlajając się po tyłach grupy. No i dzisiaj, no dzisiaj chyba tylko tyle można powiedzieć o tym etapie, no bo tak naprawdę etap senny, zawodnicy zawodnicy sobie siedzieli, hali, rozmawiali ha ha ha, hi hi hi, no teraz już Philipsen przyjmuje koszulkę zieloną, no bo Wiktor Lafay dzisiaj nic nie, nie uczesał punktów, Jesper Filipsem za to wygrywa jeszcze ten sprint, także ma tych punktów 150, drugi Lafay w klasyfikacji zielonej koszulki 80 punktów, w klasyfikacji górskiej Nissan Powers 18 punktów młodzieżowej, Tadej, Tadej Pogacze nad Skiermozę. no i w, w drużynówce prowadzi Jumbo a Mowista spada o jedno miejsce za. Cofilii dzisiaj na miejsce 12 no i cóż jeszcze miałem powiedzieć no głośno jest o tej koszulce zielonej jest najlepsza z pintera Color, no niby zielona, ale taka zgniło zielona przypomina, nie dziwię się, że była tutaj teraz problem, żeby Bora mogła jechać w tych swoich koszulkach specjalnie na Tour de France, no bo rzeczywiście to by się wszystko pokrywało no ale tak czy siak, ta koszulka jest jakaś taka nijaka, no mamy biała koszulka to zawsze się gdzieś tam rozmywa, bo, bo teraz połowa teamów jeździ na biało, Movistar Bachem, Victorious Wszędzie tego białego dużo, więc ta biała koszulka się gdzieś tam rozmywa w peletonie, no ale żółta koszulka koszulka w grochy łatwo widoczna. No a to koszulka najlepszego sprintera, taka właśnie jakaś nijaka i w, ogóle, i w ogóle się nie rzuca w oczy. Także nie jestem wielkim fanem. Pasuje to Skodzie pod kolor, pod kolor ich zielonego, no ale to raczej wydaje mi się, żeby lepiej było, byłoby, jeżeli by ta koszulka była widoczna, to chyba tego chce sponsor. A tak to ona się gdzieś tam wmieszała, chociaż teraz będzie nam łatwiej, no bo Alpes Indekenik to jest praktycznie jedyna drużyna w tym roku, która ma taki z prawdziwego zdarzenia pociąg sprinterski, więc będzie tą koszulkę widać, no bo Philipsen będzie się wyróżniał zupełnie innym kolorem koszulki od swoich kolegów, którzy jadą oczywiście na niebiesko. No i dobrze, czwarty etap Czwarty etap, a potem zaczynamy. Jak wiemy, o to może się coś, już mam tutaj wiadomość. Widzę, Gładniery i Sanchez nie wystartują, już zostało to potwierdzone. Czyli dwaj, czyli Caleb Ewen i Mark Cavendish, można powiedzieć, najbardziej poszkodowani z wielkich sprinterów w, w po dzisiejszym etapie. No bo tracą swoich, swoich, swoje wagony pociągu. Jutro 162 km, 700 m. Zaczynamy w podo no no i co? Jeżeli po, no to zaraz się okaże, że pewnie u kogoś znaleźli doping albo, że kogoś wyrzucą z tury, no bo tak zazwyczaj się dzieje. Albo trzepanie walizek w hotelu Bahrain Victorious, albo Afera festiny no po, czyli wrota, w, 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 francuskie wyrota do Pirenejów no i jutro rzeczywiście zaczynamy ściganie. Znowu podjazd, na początek sprint w, 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 w Lan on Barretus Potem Col du Sud, no to już jest ponad kategoria, 15 km na 7%. Potem mamy trzecią kategorię Col du Cher, i trzecia, i potem pierwsza kategoria Col de Marie Blanc. Ostatnie 5 km, ponad 10%, cały podjazd 8 km, 8,5%. No ale potem znowu ten, ten zjazd. Nie wiadomo po co komu i płaski finish. No i tutaj w związku z tym myślę, że jutro. Co, no jutro myślę, że ucieczkowo, bo, bo nie będą, nikt jeszcze nie jest liderem w takiej pozycji, żeby musiał ryzykować wszystko na Coldy Suday i potem jeszcze uciekać przez te doliny długie po tych dwóch pozostałych podjazdach i oszukiwać się, że coś nadrobi. Nikt jeszcze nie jest przegrany, nikt nie musi nadrabiać. Wydaje mi się, że pójdzie mocny odjazd. Wydaje mi się, że Nilson Paulus będzie tam chciał być, żeby jak najwięcej tych punktów. Naczochrać, no bo pierwszy podjazd to podjazd y, poza kategorią, więc jest się o co bić. E, potem, no, trzecia kategoria, pierwsza jak się uda dojechać, e, więc czy ucieczka dojedzie? Zależy, zależy jak będą na to zapatrywać się ci najwięksi, najwięksi liderzy i faworyci. No bo e, tutaj taki, po, taki można powiedzieć, można powiedzieć, etap, który można przejść na remis. No ale pojutrze już znowu zaczynamy trzecia kategoria, pierwsza kategoria poza kategorią Cold male to już nie są żarty. I potem do no tego akurat podjazdu nie kojarzę, może pierwszy raz na trasie, no, raczej pierwszy raz finish w kotle Kambask, pierwsza kategoria 16 km 5,3 więc tam myślę, że może, mogą być pierwsze poważne różnice, jeżeli chodzi o mm, liderów i pretendentów do tytułu, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, także. Dzisiaj relaksacyjnie, jutro wydaje mi się, że, że jakaś większa ucieczka, może UA i będzie chciało sprzedać żółtą koszulkę. Potem mamy pierwszy prawdziwy etap, jeżeli chodzi o różnicę między, no chociaż no, wtedy to Bilbao, ten pierwszy, drugi etap, już się różnice jakieś pojawiły, ale myślę, że pierwszy etap, szósty to pierwsza możliwość, żebyśmy zobaczyli już jakiś rozjazd z klasyfikacji generalnej, potem, no, potem etap siódmy, boddock, czyli sprint, potem limonji, Liburn, limonji, taki też ciekawe może ucieczka ale się zapuściłem, patrz, już tak zapuściłem, że zaraz będzie potem pójdę dom, dziewiąty etap, także Wydaje mi się, jakbym miał teraz strzelać, patrząc na, na klimat w peletonie. Jutro ucieczka, pojutrze e, liderzy, po pojutrze sprint, potem ucieczka, etap ósmy i etap dziewiąty. Pójdę dom. No to tutaj nie ma, e, nie ma żadnych wątpliwości. Możliwe jest duża szansa, że zobaczymy zwycięzcę na pójdę dom e, jako tego samego kolarza, który będzie stał na pierwszym miejscu podium w. Paryżu, ale to już tak odleciałem. Muszę lądować, bo, bo zaraz będzie to brzmiało tak, jakby to, to De France miało się w ten weekend skończyć, a przecież zabawa dopiero się zaczyna. Także e, mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Mam nadzieję, że, e, że dosłuchaliście do końca. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro. E, no i co? Mogę tylko powiedzieć hejka hej, o revoir. le tour toujours attachez vos baguettes c'est parti